niestety gości zaproszonych i państwa sołtysów nie ma. Sesja, tak jak mówiliśmy na komisjach, zwołana z jakiego powodu, więc nie będziemy dalej nad tym się rozwodzić. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji nieobecnych jest dwoje radnych. Tak. W związku z tym mamy kworum i pozwolę sobie odczytać porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Trzeci, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpunkt B, uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpunkt C, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Podpunkt D, zmian w budżecie. Podpunkt E, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpunkt F, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpunkt G, zmiany uchwały nr 6/46/2019 Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu. I punkt czwarty, zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa chciałby dodać coś do porządku? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego obradujemy według przeczytanego porządku. I przechodzimy zatem do punktu numer 3, podejmowania uchwał. I myślę, że szybko dzisiaj pójdzie. Pozwolę sobie odczytać pierwszą uchwałę Rady nr 11/76/2019 Rady Gminy Belzduży z dnia 3 października 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5/34/2019 Rady Gminy Belzduży z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 89 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Belzduży uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 5/34/2019 Rady Gminy Belzduży z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przedsięwzięcie pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochy, planowane do realizacji w latach 2019-2020, nie będzie kontynuowane z powodu procedur opóźniających uzyskanie pożyczki w kwocie 2 360 053 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiących główne pokrycie finansowe zadania. Możemy przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę bardzo o czytanie kolejnego projektu. Uchwała nr 9/77/2019 Rady Gminy Belzduży z dnia 3 października 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5/35/2019 Rady Gminy Belzduży z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 89 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Belzduży uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała
uchyla się uchwałę nr 5 łamaną na 35/2019 Rady Gminy Belzgórzy z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. I króciutkie uzasadnienie. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 487 059 zł planowane do zaciągnięcia w 2017 roku na przedsięwzięciu pod nazwą Termomodernizacja budynku gminy publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie nie będzie realizowana z powodu wydłużających się procedur jej uzyskania. Rezygnuje się z kontynuacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia w 2019 roku, gdyż pożyczka stanowiła główne pokrycie finansowe zadania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę o czytanie kolejnego projektu. Uchwała nr 11 na 78 na 2019 Rady Gminy Belzgórzy z dnia 3 października 2019 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Belzgórzy. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, ustęp 1, artykułu 230, ustęp 2 i 6, artykułu 231 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 3 na 12 na 2018 Rada Gminy Belzgórzy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Belzgórzy wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Belzgórzy na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Belzgórzy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Odczytam kolejny projekt. Uchwała nr 11 łamane na 79 na 2019 Rady Gminy Belzgórzy z dnia 3 października 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Belzgórzy na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 211, artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, artykułu 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rada Gminy Belzgórzy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwale budżetowej Gminy Belzgórzy na rok 2019 nr 3 łamane na 13 na 2018 Rady Gminy Belzgórzy z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 transport i łączność w paragrafie 6350. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 010 897 zł. Punkt 2. Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 600 transport i łączność w paragrafie 6360. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 010 897 zł. Punkt 3. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 32 453 736 zł 59 groszy. Z tego podpunkt 1 dochody bieżące wynoszą kwotę 30 941 976 zł 59 groszy. Podpunkt 2 dochody majątkowe wynoszą kwotę 1 511 760 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2019 rok.
Punkt czwarty. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 757 obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki o kwotę 16 437 zł wydatki na obsługę długu. Punkt 5. Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 32 644 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne. Punkt 6. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1 459 653 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne. W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 532 462 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne. Punkt 7. Plan wydatków budżetu gminy wynosi ogółem 37 318 717 59 groszy. Z tego podpunkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 437 zł, to jest do kwoty 30 418 851 zł i 59 groszy. Podpunkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 959 471 zł, to jest do kwoty 6 899 866 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2019 rok. Punkt 8. Zmiany w wydatkach obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące na 2019 rok. Punkt 9. Zmiany w wydatkach obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki majątkowe na 2019 rok. Punkt 10. Zmniejsza się przychody w paragrafie 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 453 996 zł. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 975 908 zł. W tym z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych paragraf 957 kwota 453 996 zł. Oraz pożyczki, paragraf 952, kwota 1 521 912 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 5 320 262,48 zł. 48. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 455 285 281,48 zł. 48. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, pod nazwą przychody i rozchody budżetu w 2019 roku. Paragraf punkt 11. Paragraf 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na podpunkt 1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 zł. Punkt 2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym do wysokości 237 900 zł. Punkt 12. Deficyt budżetu w kwocie 4 864 981 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 4 617 081 zł, wolnych środków w kwocie 247 900 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Możemy przystąpić do głosowania. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę o czytanie kolejnego projektu. Dziękuję. Uchwała nr 11/80/2019 Rady Gminy Belzgórze z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykuł 89 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Belzgórz uchwala co następuje. Paragraf 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowego deficytu budżetu gminy w latach 2020-2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin Jarochy w łącznej kwocie 2 360 053 zł w następujących transzach. Rok 2020 1 34 853 zł, rok 2021 1 325 200 zł. Paragraf 2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, jest podatek od nieruchomości. Paragraf 3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 8 lat, począwszy od 2022 roku 25 400 zł, od roku 2023 do 2028 po 333 500 zł, w roku 2029 333 653 zł przy oprocentowaniu 2% w skali roku. Punkt 2. Zabezpieczenie na spłatę zaciągniętej pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekselową. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Możemy przystąpić do głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proszę o kolejny projekt. Uchwała nr 11 na 81 na 2019 Rady Gminy Belzgórz z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Belzgórz uchwala co następuje. Paragraf 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2020 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Lewiczynie w kwocie 470 517 zł. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, jest podatek od nieruchomości. Paragraf 3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 6 lat, począwszy od 2021 roku w wysokości 40 tysięcy, 2022 rok 88 tysięcy, 2023 rok 88 tysięcy, 2024 rok 88 tysięcy, 2025 rok 88 tysięcy, 2026 rok 78 517 zł przy oprocentowaniu 2,5% w skali roku. Punkt 2. Zabezpieczenie na spłatę zaciągniętej pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. I odczytam ostatni projekt uchwały. Uchwała nr
11/82 na 2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/46/2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową gminy Belsk-Duży na 2019 rok nr 8/58/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Gminy Belsk-Duży uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6/46/2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych zmienionej uchwałą nr 8/61 na 2019 Rady Gminy Belsk-Duży z dnia 17 czerwca 2019 roku. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Udziela się z budżetu gminy Belsk-Duży pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku od kilometr 1700 do 2 o długości 300 metrów bieżących, kwota 64 103 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Była to ostatnia uchwała. Przed zamknięciem obrad, czy ktoś chce zabrać głos? Pamiętacie, Szanowni Państwo Radni, na poprzedniej sesji otrzymaliśmy pismo z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych odnośnie wybudowania pomnika profesora Makosza i padło tam stwierdzenie, że Rada Gminy zajmie jakieś stanowisko. Zostało ono przygotowane, chciałbym odczytać ewentualną treść i jeżeli będą jakieś uwagi, to prosiłbym o przekazanie. W odpowiedzi na Państwa pismo do wójta i Rady Gminy Belsk, którzy z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zlokalizowania pomnika profesora Eberharda Makosza na terenie gminy Belsk-Duży wraz z propozycją budowy pomnika, pragniemy poinformować, iż przychylamy się pozytywnie do Państwa propozycji. W związku z tym informujemy, iż planowana inwestycja może znajdować się w centrum Belska-Dużego przy Urzędzie Gminy na ulicy Jana Kościuszkiego 4. Bardzo proszę o przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu pomnika. Wniosek o budowę pomnika powinien zawierać przedstawienie przez inwestora założeń finansowania budowy pomnika, formy upamiętnienia i zagospodarowania otoczenia, sporządzenie przez inwestora i uzgodnienie projektu budowy pomnika. Przypominam, iż w kompetencjach inwestora jest zebranie funduszy na budowę, zorganizowanie budowy i nadzoru, w tym autorskiego, oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu. Budowa prowadzona będzie również pod nadzorem jednostki władającej terenem. Odebranie zakończonej budowy przez jednostkę gminną ze sprawdzeniem jakości wykonanych robót i zgodności dokumentacji powykonawczej. Oddanie pomnika do użytkowania, ewentualne uzgodnienie i przekazanie pomnika na własność władającemu terenem. Uzyskanie pozwolenia Rady Gminy Belsk-Duży nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych pozwoleń zgodnie z aktualnymi przepisami. I proszę bardzo o dyskusję teraz, czy taka odpowiedź ze strony Rady Gminy i Pana Wójta jest przez Państwa akceptowalna. No nie ma. My tutaj, że tak powiem, intencyjnie jak najbardziej wyrażamy zgodę, natomiast no, wymogi formalne, które prawo nakłada na taką budowę pomnika, no muszą być wypełnione i
To proszę bardzo, może pan wójt dwa słowa na temat lokalizacji. Bardzo mało. I może już nie będę wracał, dlaczego jest bardzo mało. Bo nam się skurczyło to miejsce wskutek jednej bardzo udanej inwestycji. I nie za bardzo, gdzie mamy się tak naprawdę poruszać. Jak Państwo pamiętacie, bo już od 3 lat trwa dyskusja nad zagospodarowaniem Centrum Berska. W czerwcu przyszłego roku mija termin wykorzystania przydzielonych nam środków, których żeśmy nie wykorzystali, bo zawsze coś na przeszkodzie stało, a tak naprawdę to nas ta droga wstrzymywała. I już się zabawa skończyła i trzeba dopiąć zagospodarowanie. I powiem Państwu, jakie mamy warunki. To nie jest tak, że ja coś chcę, czy nie. Rozmawialiśmy wcześniej, że teren przed gminą, ten zielony trawnik i ten rzut na wprost, to jest teren dla urzędu i dla mieszkańców. W sensie na razie może, żeby tam nic nie kombinować. To jest ładny kawałek i niekoniecznie kawałek pod pomnik. Część między za budynkiem gminy, tu za garażami w stronę ronda, to jest ostatni kawałek centrum Berska, który jeszcze nie jest, wiecie, zdefasonowany. I w tym projekcie, nad którym pracujemy, ja to Państwu przedstawię, jak przyjdzie pora do wiadomości, bo powiem, że te negocjacje to niewiele dają. Jak są dokumenty do wyłożenia, to zainteresowanie jest, powiem delikatnie, nie największe. Jak przychodzi do budowy, to wtedy jest najwięcej uwag. Przeróbki. Także u nas to się sprawdza, że po co robić ustalenia, jak przy budowie i tak się inaczej robi. No ale czegoś się trzymać. Ja zastrzegłem sobie tą część od strażnicy do granic budynku jako część pod centrum, skwerek w centrum Berska. I w koncepcji będzie taka płyta granitowa, plac granitowy, taki jak rynek w Rójcu. Proszę nie myśleć, że ja chcę rynek w Bersku. Ale taka część w centrum, w otoczeniu będą ławeczki, będą drzewa posadzone. Będzie to ciąg taki, że naokoło będzie można sobie posiedzieć, połazić. Będzie trawniki, są projektowane, jakieś pergole, inne diabły. I tą część bym pozostawił. Natomiast jak pamiętacie, tam gdzie rósł słonecznik do ostatnich chwil, tam jest taki zakątek, że jakby się dało tego inwestora wkręcić, to się nagrywa. To ja bym postawił warunki, jak idziecie z gminy w lewo, tu przy masztach, to jest taki czarny chodnik. I ja chcę ten chodnik doprowadzić tą szerokością do tego chodnika, który idzie od ronda. Bo jak popatrzeć, jak ludzie chodzą, to wiadomo, gdzie chodnik położyć u nas. I to by pasowało, że ludzie idąc na wprost do gminy by szli. I ta część między tym chodnikiem do ronda, a ulicą Kozietulskiego, byśmy to dali zagospodarowanie. To jest spora część, ale tak mi obiecywali pomysłodawcy tego pomnika, że biorą na siebie pomnik i zagospodarowanie terenu. To zagospodarowanie by na pewno było niewiele droższe od pomnika. I byśmy tą część przeznaczyli. My im wyślemy mapy, już dostali. Dostaniemy koncepcję tego wszystkiego. Były dwie koncepcje z tego, co oni mi tu mówili. Ja z nimi tak naprawdę to tu rozmawiałem po sesji. Było do wyboru, a potem na spotkaniu powiedzieli, były do wyboru albo po piersie, albo naturalna postać przy drzewie, tak? Dwa takie projekty mi przedstawiano. I inne są warunki dla postawionego popiersia, a inne są dla pomnika, czyli budowli. I stąd tyle przewodniczący czytał tych takich zastrzeżeń. I jakbyście zadecydowali, że tą część zagospodarowanie polegałoby na tym, że będzie pomnik i otoczenie. No ja bym chciał, żeby to było tak zrobione, żeby i dojście tam było do tego, i żeby ten teren przy pomniku był też wykorzystany na cele takie, wiecie, rekreacyjno-wypoczynkowe. No,
tak, i to nam nie będzie wtedy, bo ja w pierwszej koncepcji to chciałem tam pod pana, jak on się nazywa, pod Wojciechowskiego tam kidnąć, gdzie ten słup stoi. No ale w takim zakątku to by trochę uwłaczało, no nie tak, zapchaj dziura. Tam zrobimy co innego. A tutaj jak ten słonecznik, oczywiście byliby odsunięci od drogi, to nie znaczy, żeby zajęli cały plac, bo niewykluczone, że przy tej drodze mogłaby pójść jej zabudowa. Powiedzmy budynku 5 metrów szerokości na 15 długości. Typu jakaś drobne usługi przy głównej ulicy. Bo tam budownictwa mieszkaniowego na pewno nie będzie. To jest teren gminny. 3 tygodnie temu aktem notarialnym staliśmy się właścicielami całego centrum Belska praktycznie. Została mała działeczka, ale ona poszła na depozyt, bo wnuczka pani Kleczko musi przeprowadzić tam jakieś administracyjne ruchy i już notariusz ma pełnomocnictwo bez mojej obecności, żeby tą działkę gmina przejęła. I to tyle. To nie jest tak skomplikowane, jakby wyglądało, że ja mówię, ale no nie chciałbym, żeby ten pomnik był na zapchaj dziurę, chce ta tomata, a z drugiej strony z tego co wiem, to różne pomysły chodzą po głowach i może kiedyś by przyszło do tego, że jakieś inne postacie trzeba będzie w Belsku upamiętnić, ale na razie nauczony doświadczeniem, na koniec państwu powiem, że dużo piany było przy pomniku pana profesora Pieniążka. Cuda na patyku od zbiórki pieniędzy, o innych rzeczach nie będę mówił i nic z tego nie wyszło. I błędów chciał nas zaskoczyć, to zrobił tablicę pamiątkową. No my nie będziemy robić drugiego pomnika. Po prostu był niewypał, ktoś się nie sprawdził i tyle. I tutaj mamy okazję podejść tak poważnie. Ja, uwierzcie mi, ja nie nalegam, bo ja jestem w ogóle przeciwnikiem stawiania złotych cielców. Było kiedyś powiedziane, że módlcie się, ale nie do wizerunków. Ale to życie potoczyło się inaczej. I była propozycja postawienia tego pomnika przed starostwem w Grójcu. Tam, gdzie ta taka tablica jest przy kasztanach z ogłoszeniami po lewej stronie. No ale to moim zdaniem trochę wstyd byłby dla Belska, że Grójec niech sobie stawia inne pomniki. A my byśmy tutaj spróbowali, dlatego nie to, że ja nalegam, decyzje zapadły. Zobaczymy, jakie będą przedstawione jeszcze formy. Na pewno państwo będziecie musieli nanieść uwagi, jeśli by coś było nie tak, żebyśmy sobie w nogę nie strzelili. Ja bym zaryzykował i zgodę na ten pomnik dał. Objął to patronatem, bo ciągnął mnie do komitetu i przewodniczącego komitetu. Dla mnie jest to tyle ważne, że cały ciężar finansowy przedsięwzięcia oni biorą na siebie. Jeszcze przy okazji mi obiecali, że część Belska zagospodarują. I jakbyśmy jeszcze te pieniądze marszałka wrzucili swoje, tośmy do końca przyszłego roku mieli zamkniętą sprawę rewitalizacji centrum, tej części centrum Belska. Na pomnik, słuchajcie, na pomnik, no. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali z profesorem Makoszem, ze SGGW z Warszawy od nas. No zawsze będą jakieś kontrowersje, zawsze będą jakieś za i przeciw, bo my tacy jesteśmy. Najlepiej być na nie. To odlew byłby. Byłby odlew. Słuchajcie, dlatego ja mówię, żeby przedstawili. Jak on będzie wyglądał, to jest inna sprawa. Natomiast żeby to miało ręce i nogi, jakieś dziadostwa, żeby nie wytknęli. Bo można zrobić z cementu i pomalować olejną farbą i też będzie elegancko wyglądał na początku. Przez chwilę. Ale myślę, że na naszą gminę i to środowisko sadownicze, a z takiego większość z nas się wywodzi, no stać na to, żeby ja nie będę dyskutował postaci, bo to akurat fachowcem nie jestem, no ale w Belsku do tej pory pomników nie było. Nie było na szczęście, bo byśmy się mieli o co spierać. Jest tablica pamiątkowa działaczy ludowych przy OSP w Belsku i niech ona tam zostanie. I na terenie OSP naszej Belskiej, niech ona tam zostanie, bo tam to się już przyjęło i funkcjonuje. Ja nie mówię, że przed tym pomnikiem będziemy jakieś uroczystości robić, bo to sadownicy, owszem, jakby tam chcieli, to zawsze my mamy takie miejsca, gdzie od lat te święta nasze narodowe świętujemy i to się chyba nic nie zmieni,
bo to się też przyjęło. Mamy w Łęczeszycach, mamy w Belsku, w Małym Belsku, w Lewiczynie takie miejsca w Łęczeszycach, jak już mówiłem. I ten pomnik nie zagraża to jakiejś naszej ideologii świętowania w Belsku. A myślę, że postać jest na tyle bezpieczna, nie wiem w jakiej partii był i nie będę sprawdzał, że na tyle jest bezpieczna, że jakoś to by tą przestrzeń zagospodarowało. Tylko ja powiedziałem, po przedstawieniu, tam napisaliśmy, po przedstawieniu koncepcji nie jest wykluczone, że jak będą koncepcje jakieś alternatywne, to poprosimy ich na sesję czy na jakąś przyspieszoną komisję. Państwo się wypowiecie, bo na dobrą sprawę to jeśli by ten pomnik stanął tutaj, tak będą potem do was się czepiać i tak niezadowoleni, bo tacy na pewno będą statystycznie. Ale nie będziemy mieli na to wpływ, tak myślę, znaczy jestem pewien. I tyle. Dostali już mapy, przedstawią projekt, będziemy rozmawiać. Tyle są do powiedzenia. Trybie, po pierwsze idzie w trybie zgłoszenia, ale jeśli ma to być pomnik, to ja myśmy przyjęli takie założenie dla bezpieczeństwa naszego, żeby było to z pozwoleniem na budowę. Niech się wypowie konserwator, chociaż nie jest to w bezpośredniej strefie, ale wiecie, się chce psa uderzyć, to się kij znajdzie. Żeby na konsultacje społeczne ja bym tego nie puszczał, bo to nic z tego nie wyjdzie. Będzie gadanina i nic z tego nie wyknie. Natomiast Rada Gminy jest kompetentna, żeby taką decyzję podjąć i zaopiniować, no i żebyśmy na to wpływ mieli. Amen. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu wójtowi. No myślę, że to stanowisko, które przedstawiłem, no już w pewnym sensie daje pewne możliwości działania inicjatorom budowy i zawiązania się tego komitetu budowy. Jest czas teraz przez okres jesienno-zimowy na uzyskanie właśnie wszelkich pozwoleń, przedstawienie koncepcji i tak dalej, żeby wiosną można było to realizować. Także no myślę, że to stanowisko pozwoli inicjatorom na już takie szybsze działanie. A co do formy, to tak jak zawarliśmy tutaj w odpowiedzi, no wiadomo, inna forma jest do popiersia, inna do całej postaci. No niech sobie już wtedy koncepcję ktoś tam wybiera i przedstawi nam dopiero do zatwierdzenia, bo tak jak tu jest napisane, budowa prowadzona będzie również pod nadzorem jednostki władającej terenem, czyli pod nadzorem gminy. Czy są pytania jeszcze odnośnie odpowiedzi? Że konkurencji nie było, to jak pamiętacie w planach naszych śmiałych zresztą było zagospodarowanie tej części Belska po drugiej stronie ronda. Tam jest taki jeden problem, ale myślę, że my się specjalizujemy w przeskakiwaniu takich kłopotów i jakoś go przeskoczymy. I nie jest sprawa zamknięta, że druga część Belska, tu naprzeciwko dawnej telekomunikacji czy poczty, jak to woli, bo chcemy to uporządkować wraz z tym terenem naprzeciwko kościoła, też by służyła jako miejsce publiczne, w sensie takie jak to. I tam się rodziły pomysły też różne, upamiętnienia i Kozietulskiego, i Walickiego, i jeszcze innych takich postaci. Także sprawa nie jest zamknięta i tutaj Makosz nie zamyka w ogóle całej tej koncepcji pomników w gminie Belsk. Ja bym był bardzo ostrożny, bo to potem z tymi pomnikami wiecie jak to jest, dźwigami głowy urywają, bo ten naród jest nasz, jest bardzo taki wesoły naród, no co będziemy gadać. Ale w naszej gminie mamy na tyle rozsądku zdrowego, że możemy nad tym zapanować i zobaczcie, chociaż ludzie do mnie to często mówią, niekoniecznie ludzie mi sprzyjający, że żeśmy elegancko wybrnęli z nazwami ulic, które, zobaczcie, nazwy ulic w Polsce dzisiaj są problemem. Już nie w miastach, na wsiach się kłócą. Czy Jana takiego, czy Józefa takiego, a może inne imiona, które mi do głowy przychodzą. Także jeśli się to działa z rozsądkiem, to myślę, że sobie z tym poradzimy. Tyle. Bardzo dziękuję. Czy w innych sprawach są jeszcze jakieś pytania? Bo jeśli nie ma, to musimy przejść do punktu kolejnego naszej sesji pod tytułem zamknięcie obrad. Żeby tak zamknąć obrady. Tak szybko zamknąć.
dla ciekawości, bo obiecałem przewodniczącemu, że tak łatwo wam nie dam zarobić kasy. 7 października w poniedziałek o godzinie 10 czasu moskiewskiego, nie moskiewskiego, czasu warszawskiego, jest otwarcie ofert w przetargu na śmiecie dla natury. Nie ma możliwości dowiedzenia się, co będzie w tych ofertach, także nic państwu nie mogę powiedzieć. Ale rozstrzygnie się ta batalia, która się bez sensu toczy, bez sensu, ze szkodą dla samorządów o odbiór śmieci. Przepisy miały się zmienić 1 lipca, tylko ja nie dosłyszałem, że oni się zmienią 1 lipca 2025 roku, bo teraz wszystko jest na 25 rok obiecywane. I my możemy nie wytrzymać do 25 roku przy tych przepisach, które w ustawie obowiązują. I to spowoduje w naszej gminie Belsk dwie następujące po sobie rzeczy. Pierwsza rzecz bardzo nieprzyjemna to zaangażowanie finansowe gminy, czyli naszych dochodów w ustabilizowanie tej sytuacji. Tu myślę, że Rada... Pani Asiu, to nie musi pani protokołować tego nawet, bo to nic mądrego z tego nie wyniknie. No... I będzie odzwierciedlenie tego w budżecie, bo prawdopodobnie, co ja mówię, na 100% 11 listopada, października Walne Zgromadzenie Natury przyjmie uchwałę, te cztery gminy przyjmą uchwałę o składce członkowskiej, tak pani skarbnik? Do tej pory było 30 zł. Jeżeli budżet by udźwignął gmin to, bo ja wam powiem, nie wszędzie jest tak kolorowo, to w telewizji jest kolorowo, jeśli ktoś ogląda. Mnie tak mówią, że jest kolorowo. I nie wiadomo, czy nawet gminy, które należą, będzie stać na składkę. 30 zł od osoby. Ale to by pozwoliło nam w naturze po prostu przetrwać pierwsze pół roku. Dlaczego? Dlatego, że największe płatności, jakie nas czekają, to są w styczniu i w lutym, bo przychodzą faktury za listopad i grudzień. I żeby nie korzystać z tego kredytu w rachunku bieżącym, a powiem państwu, że Grójec się po prostu odblokował, odkorkował i z powrotem wróciliśmy z obsługą finansową do Grójca na lepszych warunkach, jak wcześniej było. Pani prezes po prostu nie zrozumiała intencji pana burmistrza Grójca, zrozumiała je opacznie i nam wypowiedziała rachunek. No ale pani prezes złożyła samokrytykę i wróciliśmy tam, gdzie żeśmy byli do tej pory. I to finansowanie jest normalnym finansowaniem, czyli bezprocentowym. Bezprocentowym, ale to nie znaczy, że za darmo. I rachunek bieżący, jeżeli byśmy wzięli, a faktury są rzędu 1 300 000 1 401 000, to trochę byśmy zapłacili. I dlatego jakby gminy wpłaciły składkę, to byśmy ten pierwszy kwartał przebrnęli. Bardzo, może dobrze nie, ale poprawiała się egzekucja w sensie windykacji. I niektóre gminy myślały, bo trolle wzywały na Facebooku do tego, żeby nie płacić za śmiecie. I ludzie powinni tym trollom wystawić rachunek, bo chodzi komornik, bo to jest ustawa karno-skarbowa, chodzi komornik, na konta wchodzi bankowe rolnikom i nie muszą płacić. Oni sobie sami z konta zabierają. Także rzeczywiście rolnicy nie muszą płacić za śmiecie. Robi to za nich Izba Skarbowa, Urząd Skarbowy, zabierając im pieniądze skąd wraz z kosztami operacyjnymi. I tak się kończy słuchanie troli. Ale trole to jest taka sprawa poważniejsza, bo one są wysokiej hodowli, z wysokich ministerstw. Także można to nagrać, mnie to nie przeszkadza. Z ministerstw trole tam były szkolone specjalnie. I bardzo zaszkodziły naturze i w tej chwili myśmy się z tego jakoś pozbierali i myślę, że gmina Belsk nie będzie żałowała, że utrzymaliśmy się w tej strukturze. I to jest pierwsza część składki, a druga część to, żeby obniżyć koszty w związku, to już państwu mówiłem na poprzedniej sesji o tej segregacji, do ostatka to jeszcze zmienialiśmy, także ja też na koniec pokręciłem, ale będziemy się starali, żeby gminy należące przejęły trochę
obowiązków natury, w sensie nie ponoszenia kosztów, a na przykład umiejscowienia na swoim terenie kontenerów do zbiórki odpadów, które spowodują, że będzie mniejsza częstotliwość. Czyli gabaryty, dostaniemy taki kontener z Przoku, z Błędowa i gabaryty będą odbierane raz do roku. To olbrzymi kontener, to jest kilkanaście ton na gabaryty. Będzie oddzielny na elektrotechnikę, na opony, na te rzeczy i wtedy odbiorca, oczywiście te odpady są własnością Tonsmajera albo firmy, która wygra przetarg. To nie jest własność gminy. To nie może być tak, że my zbierzemy złą elektronikę, sprzedamy i weźmiemy pieniądze. My tylko w rozliczeniu za użyczenie terenu będziemy mieli takie czy inne profity, a ułatwi to zbiórkę, bo mieszkańcy nie będą musieli jeździć do Chynowa, do jedynego Przoku. I nie będzie to składowanie odpadów. Ja będę chciał uzyskać zgodę na okresowe gromadzenie odpadów. To tak strasznie brzmi ta nazwa, ale to będą odpady tego typu, że będą stały trzy kontenery w zadaszonym miejscu, ogrodzonym, żeby tak nie było jak do tej pory, że nam kontenery były postawione na żelazo, w nocy przyjechali zaradni gospodarze unijni i powrzucali nam śmiecie do tego. No tacy są ludzie, no co zrobić? Ma brykę za 100 tysięcy, a jest na poziomie umysłowym żaby albo dżownicy. I ponieważ jest to ogrodzone, będzie pracownik na oczyszczalni, który oczyszczalnia będzie to w godzinach przyjmowała, także będzie to pod kontrolą, bo my będziemy za to odpowiadać, co tam ludzie przywiozą. Nie będzie to składowisko odpadów, żeby ktoś gęby potem wam nie dorabiał do tego, tylko żeby to ucywilizować, żeby nie było jak teraz, że pójdziecie tam, to w tych kontenerach jest wszystko. Dobrze, że dyrektor jeszcze nie odpoczywa tam. No bo tak, jak bałagan, to bałagan. I to spowoduje, bo wiecie, czego ja się boję? 11.7. I wiecie, czego się boję? Bo są już pierwsze objawy choroby. Na razie są delikatne, ukryte. Żadna z gmin, która ogłosiła przetarg, które wyszły z natury, nie podpisała umowy na odbiór śmieci. Było ładne gadanie w gazetach, uprawianie polityki takiej na poziomie tej, co mamy. Natomiast żadna gmina nie rozstrzygnęła pozytywnie przetargu i nie podpisała umów. Wszystkie unieważniły przetargi z braku środków, bo ceny zaproponowane przez odbiorców w przypadku na przykład Grójca były dwukrotnie. I wczoraj żeśmy w naturze mieli spotkanie, rozliczaliśmy Grójec, bo ja powiedziałem, kosztem Berska Grójec nie będzie sobie opuszczał, wychodził. W Grójcu niesegregowane 70 zł, już jest cena ustalona od osoby. Na miesiąc, żeby jasna sprawa była. Niech tak dalej robią, ja im nie przeszkadzam. Dla mnie to jest dobrze, że tak robią. Po prostu niektórzy się muszą edukować na własnym tyłku, bo jak głowa nie przyjmuje informacji, to trzeba od tyłu zachodzić. I 70 zł dla rodziny w bloku, która nie ma możliwości segregacji. To nie jest to, że ludzie nie chcą. To jest 200, prawie 300 miesięcznie. Proszę w budżecie. No, a jak jeszcze jest ich trochę więcej, bo jeszcze się na przykład długo żyje babcia albo dziadek i miejsce zajmuje, no to dojdzie parę złotych. Także to kolorowo nie wygląda. I czego ja się obawiam? Że my te śmiecie znajdziemy na terenie gminy Belsk. Ja cały czas, jak mam tylko wolny czas od myślenia, to się zastanawiam, jak to zrobić, żeby nam tych śmieci nie podrzucili. Bo bardzo wejście do natury zabiega Tarczyn, ale to jest dla nas nie interes. Są zainteresowane Pniewy, ale to też nie jest, to nam bardzo podniesie koszty i obawiam się, że te gminy nie rozstrzygną przetargu z korzyścią do końca roku i z tymi śmieciami coś będzie trzeba zrobić i musimy w naszej gminie, ja to mówiłem i Jasieńcy tego i Goszczynowi i Chynowowi, Chynów to jest najbardziej taki inicjatywny w takich sprawach. Dzisiaj jadę w tej chwili do nich za chwileczkę, żeby jakiś system stworzyć obrony przed tymi, którzy nam śmiecie będą podrzucać. Pojawią się śmiecie na obrzeżach naszych gmin sąsiednich z Błędowem, z Pniewami, z Jasieńcem. Wiem, co mówię. Dlatego, że już ludzie śmieci nie dają, gromadzą. Coś będzie z tym trzeba zrobić. A luka prawna jest taka, że my nie mamy możliwości walczenia z tym. Jakbyśmy mieli Straż Miejską,
czy wiejską, to co innego. Jakby można było powołać, bo najlepiej to dzisiaj powołać policję, ja nie mówię o policji politycznej, bo to już mamy za sobą w Polsce, już to funkcjonuje, natomiast powołać policję, jakąś ochronę środowiska, bo w tym systemie policja załatwia wszystko. Służby załatwiają specjalne i policja. Ale musimy się jakoś bronić przed śmieciami z zewnątrz. Bo my w gminie zrobimy w ten sposób, że ludzie nasi raczej będą segregować i my system odbioru zapewnimy. Są jeszcze do dogrania te odpady zielone, trawa i tak dalej, a my sobie z tym radzimy. Więc mówię, że obawiam się takich prezentów, jak mamy, jak jedzie Warszawa Końskie, to Warszawa z Końskich jak jedzie i od granic Belska do granic Belska stoją czarne worki na przystankach ze śmieciami, bo to Końskie jedzie i chyba obrok zostawia, jadąc do Warszawy. I musimy sobie z tym poradzić, bo to są prezenty niepożądane. A mówienie, że od tego są kosze, żeby je opróżniać, to jest tak, tylko ja za to nie będę płacił. Ja za cwaniaków już się w naszym kraju dosyć napłaciłem i nie zamierzam teraz, mając świadomość, płacić. Musimy coś z tym zrobić i będziemy szukać w tych gminach, ja już kończę w tej sprawie, takich rozwiązań, żeby ci, którzy rozwalili ten system zagospodarowania śmieci, żeby za to zapłacili, nie my. To u nas wszystko może być. U nas zazwyczaj ten, co na rozrabia, to nagrodę jeszcze dostaje. Ale w naszym przypadku to idzie o duże, duże pieniądze. Powiem tylko o tym, że taki Madryt, który zrobił błędów, bo tam są bardzo przebiegli działacze różnej maści. Dzień przed przejazdem tą Smajera ze zbiórką, to co Państwu mówiłem, bo konsekwencje tego na gminę Belsk spadają. Dzień przed zbiórką przebiegli mieszkańcy unijni, rolnicy, wzięli dwa bramowce i przyjechali i sprzed posesji pozabierali worki ze szkłem i z metalem. Jest taka segregacja czy nie? Coś takiego, że te frakcje są wydzielone. I to Smajer następnego dnia pojechał i wracają do bazy i mówią, że nie ma szkła ani żelaza. I od razu spadł im wskaźnik segregacji. Bo przywieźli śmieci niesegregowane, a segregowane zniknęły. I namierzył 300 tysięcy grzywny na turze. Bo jak nie, to on dostanie taką z Ministerstwa Ochrony Środowiska. No i teraz jest dylemat. Ja powiedziałem, że absolutnie trzeba obciążyć gminę Błędów i tyle. Awantura będzie, konflikt będzie, a co mnie to obchodzi? Mój konflikt, moje pieniądze, ich zdrowie, moja choroba. I ja powiedziałem dyrektorowi Mirkowi, że jeżeli ten Smajer przyjedzie, to ja tego na walnym nie przepuszczę. Ma być uchwała o obciążeniu gminy Błędów grzywną wynikającą z braku segregacji. Oni to zrobili dwa razy. Raz zrobili w lipcu, aleśmy odpuścili, bo nie wiedzieli. A w sierpniu zrobili to celowo. A ja za harce błędowiaków nie będę płacił, bo nie mam żadnego sentymentu do tego. Także dlaczego o tym Państwu mówię? Niby śmiecie, niby pozorna rzecz, a zobaczcie, jak się można przewieźć i naprawdę do tej sprawy trzeba podchodzić bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Warka liczy, ile będzie wynosiła dotacja gminy, żeby mógł funkcjonować ZUK Warecki jako odbierający śmiecie w sektorze Warka, bo Warka została wydzielona jako sektor, żeby ZUK mógł wygrać. To są, słuchajcie, takie pieniądze, że ja już się pogubiłem. Tym bardziej, że opłaty od nowego roku znowu idą w górę. I to, co my na przetargu mamy otworzyć w poniedziałek, to będzie cena na przyszły rok. I my walczymy o to, żeby nie przekroczyła 30 zł, a może, żeby była jeszcze troszeczkę niżej. Bo jeśli byłaby na przykład 30, to z ustawy niesegregowane 60, bo ustawa mówi razy dwa. My na to wpływu nie mamy. My mamy tylko wpływ na segregowane. I to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, to ja panu przewodniczącemu powiedziałem, że będzie krócej. Wiecie państwo, pracujemy nad budżetem. To nie jest tak, że budżet przyjdzie z kosmosu, ja go wam rzucę na stół, macie i tam ręce po szwa. Koncepcja jest nasza taka, tu z panią skarbnik, że zrobimy tak, jak robiliśmy do tej pory.
Panie skarbnik, zrobi budżet taki, żebyśmy w styczniu mogli funkcjonować, żeby przetrwali. Wiecie, nie mamy jeszcze wielu danych, nie wiemy jeszcze, ja już nie mówię o podatkach, bo o podatkach to państwo będzie dyskutować za jakiś czas, ale my nie mamy jeszcze danych, które by nam pozwoliły mieć jakieś bardziej jak poważne plany na wydatki w budżecie przyszłorocznym. A powiem, że ja już to rozmawiałem, ja wystąpię oficjalnie na piśmie, tylko muszę to uzgodnić z przewodniczącą Komisji Oświaty i z panem przewodniczącym. Musimy spotkać się na sesji, jako państwo, jako rada i ja, i porozmawiać o oświacie. Ja to już państwu radnym mówiłem pół godziny temu, dlatego będzie wersja skrócona. Ponieważ byliśmy w takiej sytuacji, jakiej byliśmy przez ostatnie miesiące, to pole manewru rady było bardzo ograniczone. Wiecie, cudze pieniądze to ja też potrafię wydawać. To nie trzeba być wójtem, uwierzcie mi. Najlepiej się cudze wydaje. Natomiast z zapracowaniem pieniędzy niektórzy mają pewne kłopoty. Bo niektórzy są, wiecie, stworzeni do wydawania i tylko do wydawania, najlepiej cudzych, i nie mają pojęcia, co to znaczy w gminie zarobić pieniądze. A my tu wiemy, ile to kosztuje, i ja już nie mówię o podatkach. Pieniądze można też zarobić na inwestycjach trafnych, na gospodarnym zarządzaniu kasą, ale też na jakimś takim, wiecie, mądrym podejściu do wydawania pieniędzy. Bo ekonomia, głupsze, ponad wszystko ekonomia, jest takie przysłowie. Dlaczego taki długi wstęp? Ja bym był takiego zdania, żeby do budżetu państwu zaproponowali rzeczy sztywne, które pozwolą nam funkcjonować. Zobaczymy, jak wyjdzie potem z nadwyżką. Zobaczymy, jakie będą możliwości finansowania zewnętrznego. Bo ja bym tu w byczy optymizm nie wpadał i powiem jasno, że pieniędzy nie będzie tyle, co w tym roku. Ten rok jest z różnych względów specyficzny na pozyskanie środków. I tutaj nie chwaląc się, bo to jest udział i strażaków, i państwa jako rady, udało nam się pozyskać na ochotnicze straże pożarne środki takie, jakie się w Belsku nie śniły nigdy. No ale to był splot okoliczności i trochę osób nam sprzyjało i dobrze wyszło. Marzeniem moim było, żeby to się powtórzyło w znacznej części w przyszłym roku, ale to marzenie też dotyczy innych spraw. I tu przejdę do największej bolączki. Nie będę mówił, bo byłem na spotkaniu, bo jesteśmy w takim bardzo wąskim gronie. Tam to się raz nagrywa, raz nie nagrywa. I nie będę za dużo mówił. Byłem na spotkaniu prawie 2 godziny w Ferrero z dyrekcją Ferrero i z firmami, które mają różne plany w stosunku do Belska. I powiem tylko bardzo krótko, jeżeli polityka rady będzie taka, jaka jest, to tutaj będzie stabilizacja. Będziemy mieli z tamtej strony zapewnione źródło dochodów, dlatego że to już nie jest tajemnicą. Oni to utrzymywali w tajemnicy, bo ich chcieli zaskarżyć z różnych przyczyn. Ferrero kupiło część od Żywołka już. I teraz trwają przygotowania jeszcze do innych planów, ale musimy tam przyspieszyć budowę kanalizacji. Ja tylko powiem dla pocieszenia, że Odżywołek, to do pana radnego z Odżywołka, Odżywołek nie jest w planie przestrzennego zagospodarowania jako teren typowo produkcyjny. Także tam nie ma obaw, że tam wyrzutnie rakiet nam będą budować albo co innego. W planie przestrzennego zagospodarowania jest tam zapis, który mówi o funkcji logistyczno-magazynowo-transportowej, a w szczegółówce jest dopisane typu może być myjnia dla samochodu, który tam bazuje. Natomiast żadnej produkcji, która będzie uciążliwą produkcją, w sensie tak jak kiedyś przetwórnia była, tam być nie może. To jest wykluczone. I jeżeli by inwestycje były w tamtym kierunku, to związane głównie, żeby tylko nazwy firmy nie wymienić, głównie z logistyką. A logistyka to wiecie, czym się najczęściej zajmuje. No i tam stanął taki warunek, że mają zrobić mi drogę do Odżywołka. Między firmą a 728 ma powstać droga, która wyłączy z ruchu te wszystkie okoliczne drogi, bo to jest nienormalne, żeby drogą od 728 między siatkami i szlabanami mijały się dwa tiry jeszcze mieszkańcy. To się kiedyś źle zakończy. Ale ktoś pozwolił na to, żeby taka droga powstała tam. Można było tej drogi tak nie budować. Można to było zrobić z RID-em. Tylko z wszystkimi dobrze, to z nikim dobrze. Pamiętajcie, trzeba czasem z kimś wejść w konflikt, żeby coś zrobić.
i to by dotyczyło odżywołka. Natomiast dużo gorzej przedstawia się ta część inwestycji drogowych. I powiem Państwu w ten sposób. Drogi, które w tym roku udało nam się zrobić, bo już praktycznie nie podejrzewam, żebyśmy jakąś drogę zrobili. Chyba, że będzie Państwa decyzja, żeby ogłosić przetarg na drogę w Wierzbach, żeby to przykryć dywanikiem, ale to wymagana jest opinia komisji, a inaczej przetargu nie ogłoszę. To nie udało nam się ściągnąć tych propagandowych, rewelacyjnych pieniędzy. I jest mi przykro, bo w przypadku, tu nic do pana radnego z Maciejówki nie ma, ale w przypadku tej inwestycji miałem taką nadzieję, że niektórzy odpuszczą sobie, przywitają się z rozumem i nam na tę drogę pieniądze dadzą. Tym bardziej, że mnie dwie osoby zapewniały, no jak tak ci zależy, to przemyślimy, żeby to pchnąć tą kasę. Nie dostaliśmy pieniążków żadnych, ja nie mówię o dużych, na dofinansowanie tego projektu. Ten projekt powtórnie złożyliśmy w tym roku, dlatego, że były najlepiej przygotowane papiery, ale z przykrością stwierdzam, bo to jak ktoś mówi, że mówi mi uczciwie, to znaczy, że kłamie. Jak ci Wojtek uczciwie powiem, to ja już wiem, że on będzie kłamał. Tak samo jest tutaj w ramach tej uczciwości i transparentności w propagandzie. Gmina Pniewy, wyróżniająca się gmina i ikona samorządności i właściwego pojęcia sprawowanej władzy, dostała na dwie drogi. Gmina, która mniej odstaje od sprawności i porządku, albo kto woli od porządku i sprawności, która mniej odstaje, dostała na jedną drogę, gmina Grójec, gmina Jasieniec, a gmina Chynów, gmina Warka, gmina Goszczyn i gmina Belsk i Mogilnica, po prostu tam dróg nie potrzeba, tam jest wszystko w porządku i narodek i tam jest zadowolony, się nogami w tyłek z radości tłucze. I nie dostaliśmy, ja nie przewiduję, że jakiś deszcz pieniędzy na drogi spadnie. Jest mi przykro, dlatego że miałem wątpliwości, że ja się mylę, że to nie jest bełkot medialny, to nie jest propaganda, że to jest mówienie prawdy, a to jest bełkot, to jest przy tym przemówienie. To jest to do bełkotu, nie można tego porównywać, co się mówi o pieniądzach na drogi samorządowe. To jest polityczny bełkot bolszewicki i tyle. Powtórzę tak, trzeba będzie nad Warszawie na środku. I to powoduje jedną rzecz, że za wielkiego manewru i za wielkich planów ja nie mam, ale zobaczymy, może się zmieni po 1 stycznia, Dziad Mróz przyjedzie i to się odświeży. Mówię to w kontekście, proszę Państwa, inwestycji takiej, która, jak będziecie kończyć tą kadencję, bo to na pewno nie jest ostatnia kadencja, dla wielu z Was, czego Wam życzę, bo ktoś to musi w końcu w Belsku robić, to byłaby ta droga przez Belsk, od geofizyki do traktu. Mnie ciężko do niektórych rzeczy przekonać, ale ta droga jest tak Belskowi potrzebna, jak w Warszawie Aleje Jerozolimskie czy Marszałkowska. To jest główna reprezentacyjna arteria. Zobaczcie, co się dzieje z ruchem. No szał jest. Szał jest w tej chwili przez Belsk, no i nie idzie przejść. W tym rondzie to jeżdżą, no jak na karuzeli. Jak w małej wsi wciśnie, to dopiero na Koziturskiego nogę z gazu na kawałeczek zdejmuje, bo by się przewrócił. I ten Belsk jest naprawdę obciążony tranzytem. I jeśli nie będzie miał porządnej drogi z porządnymi ograniczeniami, teraz powybijają tutaj, no będzie strach z domu z dzieckiem z rowerem wyjechać na szosę. I ta droga jest potrzebna tak, jak jest potrzebne coś najbardziej. I znaczy ja nie przesądzam. Natomiast środkami, ja ze starostą rozmawiałem, bo był u mnie w tamtym tygodniu, środkami powiatu i gminy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że powiat nie ma pieniędzy. Bo my z gminy w cyklu dwuletnim byśmy tą drogę zrobili. By się poszukało pieniędzy tam, gdzie nam dają, jeszcze trochę. I byśmy to zrobili. Tylko problem polega na tym, że nie ma pieniędzy na udział własny powiatu. Ta inwestycja, jeśli byśmy ją robili na etapy, co ja nie jestem do końca zwolennikiem. Jak się zrobi jeden etap, to potem drugiego można już nie zrobić. Zrobili to jednorazowo, to jest tak delikatnie 8 milionów złotych. Ja nie mówię o burzówce, bo widzicie, co się dzieje.
w Belsku, tam na dołku, jak popada deszcz. Kiedyś tam, ja wam powiem, jak deszcz popadał i tak było wody po kolana, to stał taki działacz samorządowy. Drapał się po tym, no, po plecach, kłaniał się przejeżdżającym samochodom i zapewniał, że jako radny szczebla powiatowego ten problem zlikwiduje. I ponieważ już tam nie stoi, to problemu nie zlikwiduje. I ten problem pozostaje naszym problemem. I trzeba to przemyśleć, bo w kosztorysie sprzed 2 lat było to 1 700 000 zł. Odprowadzenie wody z tego dołka. Jeszcze wtedy mazowiecki zarząd wyrażał mi zgodę, że się podłączymy do naszej burzówki, a z naszej burzówki idzie przecież do 728. No ale inwestycja rzędu 8 milionów nie jest w ciągu 2 lat na siłę powiatu i gminy. Nawet jakby gmina przyjęła, bo mi starosta sugerował 70% z gminy, co mi w oczach pociemniało, bo to są duże pieniądze. No ale to nie filozofia wydać własne pieniądze. To jakby wójtem był mój pies Klusek, który już nie żyje 2 tygodnie, to on by też to zrobił. Bo to nie trzeba być wójtem, żeby wydać pieniądze gminy. Sztuką jest to, żeby pozyskać pieniądze na zewnątrz. I tutaj zobaczcie, te wszystkie parkany, ogrodzenia, płoty są tak obwieszone chętnymi, którzy powinni pieniądze na tą drogę załatwić. Mnie to było wstyd moją podobiznę wieszać przy takiej drodze. Chyba że powiedziałem, powierzcie moją podobiznę. A to trzeba mieć, wiecie, trochę honoru jeszcze oprócz tego, co jest deficytem u niektórych. I to jest taki problem. I wiąże to się z tym, że podobną sprawę mamy, już kończę, bo patrzę tam na ten czas, podobną sprawę mamy z naszymi drogami gminnymi. Tutaj siedzą państwo radni, którzy bywają u mnie, jak rozmawiamy o planach drogowych w naszej gminie. Każdy z was bywa praktycznie, bo o te drogi to zabiegacie. Mamy 2 drogi do wyboru. Jedna jest zła, a druga jest jeszcze gorsza. Pierwsza polega na tym, że nie patrzymy na nic i robimy drogi byle jak, byle robić, byle ludzie cicho siedzieli. Tylko to będą drogi nikomu nieprzydatne i ja nie wydam jako wójt pieniędzy na drogę 3,5 metra asfaltową, gdzie mi się tiry będą pchać. Bo se każą postawić tabliczkę, nie dotyczy dojazdu do posesji. A właśnie dotyczy. Nie ma takich znaków, że droga jest 3,5 metra, tiry nie wjeżdżają, ale do wielkiego gospodara 40 ton fura idzie po jabłko drogą 3,5 metra, a potem się do mnie przychodzi, że się krawędzie oberwały. A won! Tak trzeba powiedzieć. No tak trzeba umieć rozmawiać. I proszę państwa, mamy w tej chwili problem. Rzeczoznawcy już nam przygotowali kilka dróg różnego typu. Będziecie państwo z nich wybierać. Ale są drogi, na których jeżeli nie odstąpią mieszkańcy gruntów, nie mamy o czym rozmawiać. Jeżeli wy podejmiecie taką decyzję, że robicie drogę, raz, która ma 3 metry szerokości pas, raz 5, to sobie róbcie. Ale tam mojego podpisu nie znajdziecie. Nie obraźcie się na mnie, ale ja do kryminału nie pójdę i własnych pieniędzy nie będę marnował, bo ja i moi dzieci płacimy podatki, bo każdy mi przypomina, że podatki płaci. Ja też płacę. Jeszcze większe jak niektórzy. I my musimy, wy państwo jako Rada i ja, podjąć decyzję, jakie drogi robimy, w jakim standardzie. Powiem wam tylko tak. To, co do tej pory było robione dobrze. To kosztowało nerwy, szarpaninę, no ale ile można do czorta? No nie można ludziom włazić w tyłek, za przeproszeniem, robić im drogę, a oni jeszcze plują. To mnie ta droga potrzebna? Mnie to jest potrzebna droga między kościołem a cmentarzem, żeby drożna była, żeby korek nie stał. Są drogi, na które ja w gminie może w życiu nie pojadę, ale te drogi mają służyć na dziesiątki lat. I nie można marnować pieniędzy na jakieś pomysły. Zbronisz rodem, bez obrazy. Musimy podjąć decyzję, jakie drogi robimy, na jakie wydajemy publiczne pieniądze. Nie dają na drogę, nie robimy drogi. Trzeba to jasno powiedzieć. I przychodzą do mnie mieszkańcy. Wydaliśmy ponad 30 tysięcy na prace geodezyjne, na 2 drogi w tamtej części gminy. I 2 panów niedumnie puszczą. Problem polega na tym, że jeżeli oni oddają grunty,
A my płacimy, bo jeśli trzeba, to się zapłaci. Wiecie, chłopu zabrać za darmo, to też jest czasem nie fair. Ale niech ten grunt odstąpią notarialnie i robimy drogę porządną wtedy. Możemy pozyskać środki zewnętrzne, bo jeśli pozyskujemy zewnętrzne, to droga musi mieć parametry. Jeżeli jeszcze marszałek akurat do tego się mocno nie przykłada, no ale nawet jakby marszałek nie patrzył, no to robienie drogi z pasem drogowym 6 metrów, uwierzcie mi, nie ma dzisiaj sensu. Bo jeszcze wam w przydróżku, zamiast przydróżka postawiam siatkę i nie ma gdzie śniegu odgarnąć. I jak odgarnialiśmy śnieg jadąc na Wilczogórę między siatkami, bo tak tam wymędrkowali tą drogę, tutaj skrót przy Modrzewinie za geofizyką na Wilczogórę, to ze skargami przyszli przodujący sadownicy, że spych im śmieć, rzuca śmiech do sadu i pąki obrywa. Wiecie, no dom wariatów. To jest przy tym normalny dom. Tylko kiedyś było niepisane prawo, ale przestrzegane, że ogrodzenie się odsuwało 50 centymetrów od drogi. I nasi dziadkowie, ojcowie byli na tyle mądrzy, większość, że dawali, powstawał przydróżek. On tam rzędu jabłek nie posadził, on sobie najwyżej jeździł i pryskał po drodze. Ale było gdzie śnieg odgarnąć, było gdzie to pobocze zgarnąć i tak dalej. Dzisiaj proponuje mi się drogi między siatkami, to może jeszcze prąd w te siatki puśćmy. Już byli tacy specy, co prąd do drutu puszczali. Jak idziemy w tym kierunku, to proszę bardzo. I musimy coś z tym fantem zrobić. Leży kilka projektów dróg i one się rozbijają o to, że to są dróżki między siatkami. I wy będziecie państwo w takiej sytuacji. Ja wiem, że wy nie chcecie wojować z mieszkańcami. Ja tego od was nie chcę. Można to ominąć, robiąc inwestycje z RID-em. Ale to oznacza, że wyrzucamy pieniądze w błoto. Bo robimy parametry na drogi, które są niepotrzebne. Bo tam rzucając tą drogę standardowo na Maciejówce, to jest droga, która coś łączy. I ta droga się obroni, bo to jest przyszłościowo, jeśli ktoś kiedyś pomyśli, to ta droga połączy dwie gminy, a może i więcej. I tutaj bym się zastanawiał, ale są takie drogi, gdzie naprawdę nie warto kłaść 5 metrów asfaltu. Proszę mi uwierzyć. Bo to 5 metrów dochodzi jeszcze po 70 centymetrów, czy 6,5 metra, minimum 6,5 metra pas drogowy. Jak on ci siatkę postawi przy asfalcie, to jest po robocie. I tyle. I żeby niektórzy nie byli zdziwieni, bo ja państwu przedstawię, pani tu Jasia zebrała mi koncert życzeń, to jest mało powiedziane, zebrań wiejskich, bo ja o to prosiłem sołtysów. To jest na całą kadencję. Z tych zebrań propozycje, to jest na całą waszą kadencję czteroletnią, tą do końca, tych pomysłów. I wiecie, my coś z tego na pewno zrobimy. Na miejsce tego, co zrobimy, wpływają nowe pomysły. Powiem tylko to, że tą decyzję musimy podjąć. Ja tu z przewodniczącym komisji rozmawiałem. Dlatego proszę mi uwierzyć, do budżetu poza jedną drogą, którą musimy mieć w grudniu, żeby marszałkowi złożyć wniosek, będziecie się zastanawiać, no coś wymyślimy z tymi drogami, ale musimy popracować nad tym, żeby znaleźć, jakieś zmienić podejście ludzi do... Ja nie chcę chłopskich gruntów za darmo. Mnie wystarczy tego, co mam. No ale ta gmina się nasza zmienia. Przybywa samochodów. To jest gmina już tranzytowa. To jest gmina nowoczesna i nie obejdzie się bez dużych samochodów, bez tego natężenia transportu. Jeżeli będą drogi liche, wąskie i takie, jak na wybory w niektórych gminach robią, to szkoda waszych pieniędzy na to. Bo ja to się wykręcę, pójdę na emeryturę i będę pisał do gminy cały czas uwagi i postulaty, moje przemyślenia. Także bardzo proszę o zastanowienie się nad tymi drogami. Ja państwu ten katalog dróg przedstawię. On się wcale nie skończył, on się nie zmienił z poprzedniej kadencji. Te same drogi się przewijają tylko w różnej kolejności, zależy jak komu się zacznie pisanie. Ale proszę uwierzyć, decyzja należy do Rady. Ja mogę tylko podpowiadać w takim sensie, gdzie się uda kasę wyrwać. I byłbym przeciwnikiem przymuszania ludzi do robienia dróg z RID-em, bo to jest 1/3 kosztów wyrzuconego błotu pieniędzy. I na Boga, którego nie bierz na daremno. No nie może być tak, że jeden na wsi czy dwóch blokuje 30 mieszkańcom budowę drogi.
i prowadzi mnie do sądu. Bo ja zrobię taką rzecz, że odcinek zrobię normalnie, a jego wywłaszczę. Tylko ja już nie mam zdrowia, żeby po sądach wojować z moimi mieszkańcami, bo moi poprzednicy tego nie robili i prawie dożywotnio byli wójtami. A ja akurat będę tym zły. I bardzo proszę, byście się Państwo zastanowili, ja to biorę na siebie, bo ja za to biorę pieniądze. I byśmy ten problem dróg rozwiązali. I rzecz trzecia, ostatnia, najkrótsza. Byłem w poniedziałek, podpisaliśmy ostatnią umowę z marszałkiem na dofinansowanie naszych straży pożarnych, ale tym to się zajmuje komendant i prezes gminny i OSP i to idzie na razie dobrze, nie ma problemu, ale dowiedziałem się nieopatrznie, całkiem przez przypadek, jakie będą nabory w przyszłym roku i na co się trzeba przygotować. Te nabory, ja nie mówię o marszałka, i też u innych, a my o naborach na Białorusi czy w NRD, te nabory są zazwyczaj niespodziewane i trwają krótko. I zanim się człowiek dowie, że jest nabór, to już jest po naborze. Nie wiem, jak to się dzieje, no ale całe szczęście, że u nas tak nie ma. I te nabory przeznaczą nowe środki na nowy instrument, aktywizacja SOUC. To jest takie hasło uniwersalne, ale na czym ono polega? Że my budżetu obywatelskiego nie będziemy robić, dlatego że nie mamy aż takiego budżetu. I dla nas budżetem obywatelskim to jest to, co proponują radni, bo oni są tego. Natomiast będą środki na aktywizację SOET, czyli na zadania takie ogólnogminne, które robi gmina, ale może to robić przez sołectwa, a szczególnie przez koła gospodyń wiejskich. I tutaj są dwie rzeczy. Ja ten program naboru będę miał jeszcze w tym roku i zastanowimy się, jak do tego podejść. I tutaj trzeba by się zastanowić, co zrobimy w tych sołectwach, w których już mamy te koła gospodyń albo jakieś inne frakcje działające, stowarzyszenia. A co zrobić tam, gdzie to jeszcze jest, jak to się mówi, w powijakach. I tu powiem coś, co dotyczy mnie, ale proszę tego nie brać do siebie. Jest na Skowronkach taki obiekt gminny, zaniedbany, który chcieliśmy sprzedać, bo jeden pan go bardzo chciał sprzedać, ale udało się, że gmina go nie sprzedała. Ten obiekt chcemy częściowo rozebrać, bo to jest ruina. Tam jakiegoś nieszczęścia możemy się doczekać. I są środki na coś, wiecie, bo takie pomysły to się wiążą z pieniędzmi. Są środki na w ramach aktywizacji sołec, tych samorządów najniższego szczebla, żeby tam stworzyć coś w rodzaju świetlicy. Dlaczego mówię rodzaju świetlicy? Bo sama świetlica jako świetlica to do końca na siebie nie zarobi. Znaczy ona nigdy nie będzie na siebie zarabiała in plus, ale przynajmniej żeby się jakoś w kosztach zamykało. I jest taka propozycja z sołectwa Skowronki, Rębowola i ode mnie z Małej Wsi, żeby tam, nie mówię w przyszłym roku, ale żeby w perspektywie rada wyraziła zgodę na przekształcenie tego w takie miejsce, jak obiekty, powiedzmy, w Lewiczynie, czy w Woli Starowiejskiej, czy w Bozewie, jak kto woli, czy w Starej Wsi i tak dalej, dla lokalnego środowiska. Ja wiem, że to się ładnie mówi, za tym stoją setki tysięcy złotych, ale tendencja w tej chwili jest taka, żeby tą działalność, aktywność mieszkańców przenosić na dół do sołectw. I żeby była zgoda rady na to, ja to w budżecie umieszczę, żeby zrobić na razie dokumentację, żeby pan Biebrowski z tym zrobił porządek. I to byśmy przeznaczyli, jeśli będzie taka wola rady, na takie centrum na trzech, może czterech wsi, żeby się mieli gdzie spotkać, żeby to funkcjonowało jako miejsce spotkań mieszkańców. Rachunek na pewno z tego wyjdzie nieciekawy, bo to nie zarobi, ale dlaczego o tym mówię? Pojawił się teraz taki u wojewody instrument tak zwanych centrów integracji społecznej. Na to są dość spore pieniądze. I rozmawiałem, powiedzieli, że jeśli będziesz miał pomysł, to przyjedź, pieniądze ci damy. I robimy to wspólnie, ten projekt tego pomysłu z Mogielnicą. Tam jest bardzo skuteczny zawodnik w te sprawy.
i jak oni to przygotują, to ja też mam koncepcję taką, bo wpłynęło pismo od tych trzech samorządów i może by się udało, żeby wojewoda i ministerstwo przeznaczyli na to pieniądze. I jakby wszedł instrument od marszałka, to można było tu w perspektywie 2-3 lat coś z tego porządnego zrobić. I to jest jedna sprawa. I druga rzecz, jutro jest piątek, jutro w piątek przyjeżdża taki, przyjeżdża pan, który jest specjalistą, architektem od takich trudnych rozwiązań architektonicznych, nie tylko, bo mamy, jak wiecie, problem z przystosowaniem szkół do ustawy oświatowej, która zabrania kontaktowania się wspólnymi przejściami dzieci starszych i młodszych. I mamy do tego 21 rok, czas minie nie wiadomo kiedy, a z tego, co ja to patrzyłem ostatnim razem, gdyśmy z panią przewodniczącą komisji oglądali, to tego się nie zrobi w miesiąc. W małych szkołach, w sensie małych i ilościowo dzieci, my sobie jakoś poradzimy, zrobi się przepierzenie i to pójdzie. No ale mamy poważny problem, mało bardzo poważny w Belsku. I tu musimy podziałać bardzo racjonalnie i wezmę tego magika, może coś nam pomoże z tym przystosowaniem obiektów na potrzeby wsi. Tyle, nie będę państwa męczył, bo to szybko poszły obrady, żebym, no, miało być pół godziny, a było ponad pół godziny. Ale wolałbym, żebyście się o tym dowiedzieli ode mnie, jak gdzieś z gazet, jakieś pisaniny. Powiem wam taką sprawę. Cały problem leży w informacji. I zależy, kto ją przekazuje. Bo ja to zawsze mówię, jaki donosiciel, taka informacja. Jak informacja jest zła, to trzeba donosiciela zmienić i wtedy będzie inna informacja. Ale to wiem, co mówię. I jeszcze bym prosił pana przewodniczącego, bo wpłynęło pismo, już uzgodniłem z panem kierownikiem. Ja już państwu dziękuję za uwagę. Jak są jakieś pytania, to bardzo proszę, jak nie, to... Wpłynęło pismo do pana wójta jako przewodniczącego Rady Społecznej SPZOS Belmet w Belsku Dużym. Zgodnie z uchwałą numer 27/189/2013 Rady Gminy w Belsku Dużym z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Belmet w Belsku Dużym, proszę Radę Społeczną Zakładu o wydanie opinii w sprawie najmu 3 lokali mieszkalnych, wykaz lokali w załączniku. Wynajem lokali opisanych w załączniku nie spowoduje ograniczenia możliwości realizacji zadań statutowych oraz nie wpłynie negatywnie na jakość, dostępność i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lokale te od dłuższego czasu nie są użytkowane i niszczeją oraz generują koszty. Na chwilę obecną wymagają niewielkich napraw i remontów. SPZOS Belmet w Belsku planuje wynajęcie lokali mieszkalnych osobom fizycznym, a uzyskane z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności SPZOS Belmet w Belsku Dużym. Podpisał kierownik Adam Balcerowicz. I to są lokale numer 2 o powierzchni 40 m 70 centymetrów na pierwszym piętrze, lokal numer 4 o takiej samej powierzchni na drugim piętrze i lokal numer 6 o takiej samej powierzchni na trzecim piętrze. Rada Gminy dała to w kompetencje kierownikowi ośrodka, ale wskutek wytworzenia się tam takich różnych splotu okoliczności, ja poprosiłem kierownika, że jak będzie podejmował decyzję, to żeby jednak naszej opinii zasięgnął, mimo że nie ma takiego obowiązku. Te mieszkania, o których pan przewodniczący mówił, to są 3 mieszkania z 4 wolnych. Czwarte mieszkanie jest tak zdewastowane, że tam magazynu nawet się nie da zrobić. Ja poprosiłem o klucze od tego mieszkania pana kierownika. Ja powołam komisję, bo tylko nie śledczą. Śledcze są od brania pieniędzy podatników, a nie od wyjaśnienia spraw. Tylko komisję, która stwierdzi, co się takiego stało, i kto doprowadził do dewastacji takiej pomieszczenia. Obora to jest przy tym Wersal. Ja nie będę z moich podatków i moich dzieci płacił za zrujnowane mieszkanie. I poproszę o wyjaśnienie, kto to mieszkanie użytkował i jak to się stało, że to mieszkanie zostało opuszczone i oddane SPZOS-owi w takim stanie. No jak zabawa, to zabawa.
Jak ktoś wypuścił diabła z butelki, to teraz się go pilnuje. A jak nie umie, to ich nie wypuszcza. I to, co z panem kierownikiem rozmawiałem, to te trzy mieszkania, myśmy się tak starali, żeby to nie było konfliktowo. To są mieszkania, które on wynajmie za naszą opinią, ale on wynajmuje, on podpisuje umowę najmu. I ma zastrzeżone, prawdopodobnie tam chodzi o obsługę medyczną, bo nie wiadomo, czy się nie będzie rozglądało oprócz lekarzy jeszcze tu na miejscu za innymi służbami medycznymi, za dużo nie chcę powiedzieć. I on musi mieć taki na manewr, a poza tym to stoi wszystko, niszczy je i za to nie wpływają pieniądze. A zobaczcie naokoło tego ośrodka, od 4 lat nie można zrobić remontu. To jest wątpliwa wizytówka, to jak ten ośrodek wygląda na zewnątrz, a szczególnie tam od strony osiedla. I umówiłem się z nim, że w przyszłym roku na pewno remont i porządek na tym terenie zrobimy. Słucham? No, ale co się zrobiła wycena, to 2 na 2 to nie starczało. Ja myślę, że w tej chwili trzeba zrobić wycenę tego, bo ja mam wyceny, co roku robimy wycenę i co roku idzie to w górę. Sporo, zrobimy 50/50. On pieniądze ma. A, 2 na 2, ja myślałem, kurczę. Nie wróci, ja myślę, bo tak było. To, przepraszam, wiecie, wejdę w słowo. To we wcześniejszych to ustaleniach. Jedno, to ostatnie mieszkanie, które zostało, tak. To proponowałbym jednak wyłączyć, żeby na to mieszkanie rezerwowe dla tutaj gminy. Czy dać klęskowe, tak. Nie. W tej chwili 4 jest wolne, więc jedno... 4 wolne, 3 dajemy. Udać do... A to jedno zostawimy. Jako to klęskowe tak zwane. Cenę tego mieszkania. Zrobimy kosztorys remontu. Zastanowimy się, kto za to zapłaci. Bo to nie jest tak, że to przyszły krasnoludki zniszczyły. I to mieszkanie, zgodził się kierownik, zostanie na potrzeby interwencyjne gminy. Bo my takiego mieszkania... I nie mamy. To znaczy, jakby się uparł, to jakiś kąt byśmy znaleźli, ale jak się uprzemy, to zawsze będzie prowizorka. Najlepszy przykład, że najlepsze mieszkania zastępcze mamy tu przy banku. I musimy się śpieszyć, bo się cierpliwość sił tych górnych kończy. No i tutaj byście państwo wyrazili zgodę, żeby on to wyremontował i miał to w dyspozycji. Jak wynajmie źle, no to będzie miał problem. A nam się przy okazji dostanie. Czemu ona jest? I ja powiem taką rzecz. No, wszystkiego nie wiem i nie powiem. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Ta droga miała swój czas. Tak się stało, jak się stało. Musieliśmy to usunąć, te wszystkie usterki wyłapane przez czujnego sygnalistę. I to spowodowało, że takie harce mają swoje koszty. Ja jestem za sprawiedliwością, prawem i uczciwością. I to spowodowało, że ta droga w tej chwili jest niewykonalna. Jeżeli państwa jest decyzja taka, bo panie Haniu, pieniądze są na tą drogę, wyżeście tej kasy nie ruszyli, co była przeznaczona na położenie nakładki. I jeżeli jest państwa taka decyzja dzisiaj, to nie musi być na to uchwały, bo ja uchwałę na to mam. Tylko chcę znać waszą wolę. Ogłaszać przetarg na tą drogę, czy nie? Jeśli ogłosimy, to ja liczę, że te 300 tysięcy musicie skądś znaleźć i dołożyć. Nie zrobimy tej drogi za te pieniądze. 160 tysięcy, myślę, te 2-3 stówy, bo ja rozmawiam z potencjalnym wykonawcą, te 200 tysięcy trzeba dołożyć. Jak macie skąd dołożyć, to ja ogłoszę przetarg. Zobaczymy, jaka wyjdzie kwota z przetargu, jeśli się znajdzie ktoś, kto zrobi za te pieniądze, co są na koncie, bo te pieniądze nie zostały zabrane, to ją zrobimy. Jeżeli okaże się, że brakuje 2 czy 3 stówki, zwrócę się do państwa z prośbą o wskazanie, skąd zabrać, dać na tą drogę i ją też zrobimy. Ja słuchać, albo jeszcze więcej, co powinienem, a ja wiem, co powinien, żeby tą drogę zrobić. Na tej drodze już stały maszyny, które miały kłaść nakładkę. Ale pojawili się specjaliści drogowi, inżynierowie, tzw. żelazno-drużnyje inżyniery,
których nie brakuje, i po prostu zablokowali budowę tej drogi. To jest tak, jak ktoś na salonie zepsuje powietrze, a potem powie przepraszam. A reszta się udusiła. To po co mi taki interes? Jeżeli państwa jest wola, to powiedzcie, mam ogłosić przetarg, ogłaszam przetarg. Zaraz idę do pana Sławka i mamy na BIP-ie jutro przetarg na budowę tej drogi. Tylko będziecie mieli dylemat, że tej drogi nikt za te pieniądze nie zrobi. Dróg się o tej porze nie robi. Koniec roku nie jest momentem na ogłaszanie przetargów na drogi. Wójtowie, którzy dostali, ja się cieszę z tego, że dostali te pieniądze, bo oni w czambuł nie mają grosza, żeby te wnioski wykonać. W styczniu, w lutym, jakby te pieniądze gminy dostały, by te drogi zrobili. A dzisiaj on dostał na drogę 1 000 000 zł i musi dołożyć 500 000 w końcówce roku, gdzie on na oświatę nie ma. I mówi do mnie, wy chyba wezmę kredyt komercyjny, bo mnie zarżną, jak tej drogi nie zrobi. Takiej polityki w Belsku nie będziemy robić. I ja jestem takiego zdania, że no można zaryzykować i ten przetarg ogłosić. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli przetarg się pojawi, to następna decyzja, no jest wykonawca, dawajcie pieniądze. A ja nie widzę w tej chwili możliwości, chyba że pani Skarmin gdzieś ma ukryte pieniądze. Nie widzę możliwości, bo jakby mi powiedziała, że ma 300 gdzieś, to by ich nie utrzymała, to nie zapomnij o tym, to bym już wydał, jeszcze w tym tygodniu. A mamy jeszcze państwo przed sobą kwartał i nie wiemy, co będzie, bo dopiero się zaczyna. Proszę o państwa decyzję. Jesteście za tym, żeby zaryzykować, ogłaszamy przetarg. I tyle. No tylko ogłaszając przetarg, to trzeba wskazać środki, jakie się ma. Myśmy zakładali, że te środki wystarczą, ale o tej porze roku, ja znam z praktyki przetargów, firmy już kończą roboty i kapryszą. I wrzucają ceny kosmiczne, może ktoś się złapie. No bo są te pieniądze z naborów samorządowych i firmy na tym żerują. Drogi z dofinansowaniem są najdroższymi drogami w samorządach. Bo firma, która staje do przetargu, wie, że gmina ma kasę z zewnątrz i łoją to gminy tylko Węgicie. I tak jest ze wszystkim. Od samochodów strażackich zakupu począwszy, na drogach skończywszy. Jeśli jest dofinansowanie, to te firmy mają żniwa takie, jakich by nigdy nie miały. Cena produktu bez dotacji jest najczęściej 20% i jeszcze taniej. No ale to jak robimy ten przetarg, czy nie? Zastanówcie się i pan przewodniczący Komisji Transportu, Dróg i Ruchów Wszelakich przyjdzie do mnie, powie, panie wójcie, ruchy. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze w związku z dzisiejszą sesją? Jeśli nie ma, to dobrnęliśmy do punktu pod tytułem zamknięcie obrad. Dziękuję wszystkim za przybycie.